Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie Crypto Cup, turniej rozgrywany w internecie. Finałowa partia. Panowie tutaj grają. O panowie Magnus Carlsen kontra Wesley So. Za pierwsze miejsce jest 60 tysięcy dolarów plus 60 bitcoina. Tak, nietypowo oczywiście, a za drugie miejsce już jest zagwarantowane 40 tysięcy dolarów i 40 bitcoina, więc całkiem pokaźne sumy. No i tutaj panowie grają Armageddon o pierwsze miejsce. Białymi gra Magnus Carlsen i ma 5 minut na zegarze. Czarnymi z kolei gra Wesley So i ma 4 minuty na zegarze. Remis czarnym daje zwycięstwo w tym turnieju. więc białe muszą tę, tę partię wygrać, żeby wygrać całe zawody. Przejdźmy od razu do analizy. Magnus Carlsen rozpoczął tutaj ruchem e4, e5 odpowiedział Wesleyan. So. Panowie rozegrali ze sobą już naprawdę chyba setki partii znają się tutaj bardzo dobrze w tych szachowych szrankach skoczek na C6, goniec na C4 i skoczek na, F3, na F6 w tym momencie czarne proponują właśnie obronę dwóch skoczków i bardzo częstym gościem tutaj jest posunięcie skoczek na G5, szczególnie dla osób początkujących polecam to posunięcie, gdyż tutaj są niezłe dymy i można się zahaczyć fajnie na punkt F7, lecz czarne zawsze mają odpowiedź D5 Warianty trzeba znać, żeby mniej więcej wiedzieć, jak się bronić. Jeżeli ktoś czarnymi nie wie, jak się bronić, to wpada w bardzo poważne kłopoty. D3 w partii nastąpiło, Goniec na C5, no i Roszada. Tutaj naturalnie sobie wyprowadzamy figury, robimy Roszadę, oczywiście H6. Mamy partię włoską, moi drodzy, taka nowoczesna partia włoska, bo. Kiedyś grywano oczywiście częściej C3 i od razu D4. Tym razem jest D3 spokojne. C3 będzie zapewne za chwilę. No właśnie, i po H6 właśnie ten ruch następuje. Roszada ze strony czarnych i B4 no takie posunięcie, zobaczcie, od razu pionek broni, więc dlaczego mamy stępem nie zaatakować, oczywiście to jest teoria debiutów. Ja tu się nie będę za bardzo, za bardzo zagłębiał w tą teorię debiutów, ale myślę, że dla osób początkujących, może być to bardzo atrakcyjne otwarcie białymi. Zobaczcie, pionki A4 i B4 bardzo ciekawie stoją bardzo wysoko. Też grozi taki, takie posunięcie A5 ze zdobyciem gońca, dlatego też A6 jest ruchem obowiązkowym, I oczywiście jest takie zagranie A5, to wtedy można przepchać B4 i na skrzydle, tutaj hetmańskim jesteśmy bardzo wysoko biały, przepraszam, A6 nastąpiło, skoczek na D2, D6, no wiadomo, goniec musi mieć prześwit, sprawa jasna i wieża E1. Jest to ruch taki typowy, który daje możliwość przeskoku skoczkowi z F1, na przykład na G3, na przykład na E3. W ten sposób te skoczki mają tutaj większą wartość, powiedzmy, grając w centrum, skoczek zagrał na E7. No i gramy d4, to znaczy gramy. No, Mistrz świata tak zagrał. To jest naturalna reakcja, moi drodzy, na to, że figura wycofała się na chwilę i uderzamy w ten sposób od razu w centrum. Yy, oczywiście możemy uderzyć w, ten, w centrum wtedy gdy podpieramy tutaj te pionki. Te pionki oczywiście są tutaj dobrze bronione. Moi drodzy czarne po prostu wymieniły te pionki i teraz następuje taki ruch, który, na który trzeba zwracać szczególną uwagę, grając partię włoską, gdyż jest to ruch taki kontrujący. Posunięcie D5. Często taki ruch e, można zauważyć, lecz w tym momencie nie najlepsze zagranie. Mimo wszystko, już tłumaczę dlaczego. Jeżeli byśmy na przykład tu pionkiem wybili, to nic lepszego dla czarnych nie ma jak wybicie pionkiem na D5, e, skoczkiem na D5. I tutaj czarne stałyby naprawdę bardzo dobrze, gdyż tu izolowany pionek mógłby być wielką słabością, a czarnych figury bez problemu by się mogły rozwijać. Lecz jest takie piękne posunięcie wtrącające E5. No właśnie i tutaj mogą się robić powoli problemy. Zobaczcie bardzo wysoko stoją pionki. I wszystko wygląda bardzo dobrze tutaj u białych. Czarne mają nieco ściśnioną pozycję. I teraz tak. Jeżeli w partii nastąpiłoby bicie na c4, to naturalnie tutaj wybijamy. No odbić raczej by trzeba było i tutaj białe odbiłyby pionka. Moi drodzy, ta pozycja byłaby bardzo dobra dla białych. Wręcz wyśmienita. Dlaczego? Podsumujmy sobie króciutko i szybko. Przede wszystkim zepsuta struktura u czarnego, u czarnych przy roszadzie. Tutaj goniec uderza od razu w pionka, pionek broni, mamy możliwość zbicia bardzo silnego gońca, który uderza w naszego pionka, no i wszystkie figury tak naprawdę są rozbrykane. Jedyny minus, taki malutki, to jest właśnie ten izolowany pionek, ale ja nie zaliczam tego do jakiegoś super, super w tym momencie, w tej sytuacji błędu, znaczy błędu i słabości. I teraz tak, no tak nie poszło, oczywiście po E5 tutaj Wesley So zagrał skoczkiem na H5 i Magnus Carlsen zagrywa takie arcymistrzowskie zagranie. Mi się to bardzo podoba, goniec wraca tutaj do swojego obozu. Pamiętajmy o tym, że gońce stojące na samym początku gry, one już grają, mimo wszystko, że nie zostały wyprowadzone, one już mają możliwość gry, oczywiście jak mają otwarte diagonale. Skoczek na F4. Tutaj czarne coś próbują, ale zobaczcie, goniec jest na straży, wszystko broni. Skoczek zagrywa na B3. Bardzo słuszne i naturalne posunięcie z tego względu, że bronimy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że skoczek tutaj skakuje na bardzo fajną placówkę C5 za moment, myślę. Skoczek zagrał na G6. No tutaj widzimy, że czarne planują figurami wtrącić się tutaj przede wszystkim na. Obóz przeciwnika z prawej strony, czyli na skrzydło królewskie, no ale białe też mają coś do powiedzenia, i zostało zagrane A5, zepchanie tego gońca. I moi drodzy, zauważmy, ile ten skoczek już razy się poruszył, a białe gońcem nie poruszyły się ani razu. To jest na pewno dobry moment na wymianę tej figury. Tak też nastąpiło. I Hetman D2. Ktoś może powiedzieć, dlaczego gońcem wymieniam, wymieniam skoczka? Moi drodzy, Zawsze, znaczy często się słyszy, że gońcy są nieco lepsze od skoczków, jasne, a tutaj została zrobiona wymiana. Pamiętajmy, wszystko zależy od pozycji, jaka jest na szachownicy, i kwestia dobrej oceny. Nie da się tak jednoznacznie i sztywno powiedzieć, dlaczego ta wymiana jest zawsze dobra. Generalnie, yy, znaczy, wymiana dobra, czy gońce są lepsze od skoczków? W otwartych pozycjach. Gońce mogą być lepsze od skoczków zdecydowanie Lecz tutaj działamy już na konkretach Zauważcie jedną rzecz, ten goniec nie ma gry A dwa skoczki Na skrzydle mogłyby próbować Zrobić krzywdę królowi Chociaż nie widać tego jeszcze gołym okiem Był, nie, było, by, nie było widać No ale jedna wymiana Zobaczcie i konkretne granie Hetman idzie na skoczka i lecimy dalej no. Spróbuję w następnych momentach bardziej na przykładach po prostu przybliżyć co, gdzie, jak i kiedy. To nie jest, szachy są tak skomplikowane, ja się tutaj zagłębiłem troszeczkę, są tak skomplikowane w tych, w tych układach na wyższym poziomie, że nie do końca jest tak mi łatwo wytłumaczyć, tak żeby to super zrozumieć, ale mam nadzieję, że co nieco tutaj dla siebie wyciągniecie. Skoczek na G6 nastąpiło i skoczek wskoczył od razu na cepie. No dobrze, moi drodzy, Wesley SO zagrywa F6. Taka nieco naturalna reakcja na poderwanie centrum, lecz ten ruch już troszeczkę szkodzi. Zauważcie, że ten skoczek nie ma już obrońcy w postaci z pionka na F7 i dlatego zostało zagrane gońcem na D3, od razu zagranie na skoczka. No i F5 i zauważcie, tutaj centrum już się bardzo umocniło, zacementowało, że tak powiem. Goniec zagrywa na C2. Mi się bardzo na przykład tutaj podoba taki ruch. Typowy z taką typową ideą, mianowicie wieża A3. Dosyć trudne posunięcie na pozór, ale ta wieża czasami tutaj ma świetną linię obrony i bardzo dobrze asekuruje białego króla. No ale pogoniec C2 ta wieża zawsze może tutaj w każdym momencie zagrać. Wieża zagrała na E8, G3. No tutaj się Magnus tak troszeczkę stabilizuje, nie pozwala skoczkowi tutaj wskoczyć, wiadomo. Proste takie zagranie na wyczekanie nieco. I goniec postanowił wybić na C5, to już czarne nieco nie wytrzymały. Wybicie absolutnie pionkiem B, żeby mieć wolną linię tutaj do jeszcze jakiegoś, że tak powiem, ukłucia przeciwnika. Goniec na E6, wieża AB1. No właśnie, od razu atakujemy pionka. Od razu, wieża B8. Pasywna obrona. To nie może się dobrze skończyć, moi drodzy. I teraz pytanie, co robić dalej? Bo bo mamy tak. Wszystkie figury stoją na optymalnych pozycjach, bardzo silne centrum białych. No i co robić dalej? Zdwoi, zdwoić wieże przede wszystkim. Staramy się grać tam, gdzie jesteśmy najsilniejsi, a jesteśmy bardzo silni na linii B. Jak zdwoić wieżę? Czy wieża B2, wieża B1? Można zapewne, ale Carlsen miał inne plany. Wieża E3, taka zmyłka, że niby ta wieża idzie na E1, lecz ta wieża będzie szła na B3. Skoczek zagrał na E7 i oczywiście wieża na B3. Hetman C8, obrona piona. Skoczek na H4. Ok, no tutaj skoczek wiadomo, tak nieco prowokuje do G5. Troszeczkę naciskamy na punkt F5. Może F4 się zwalnia pole. Wieża F8. No i skoczek na G2. Jeszcze inny pomysł i bardzo ciekawy, bardzo ciekawy manewr. To muszę przyznać, że mistrz świata wymyślił to bardzo dobrze, aczkolwiek nie on to wymyślił, lecz wymyślił w partii. Takie motywy i manewry my sami możemy grać i uczyć się. Znaczy, możemy to po prostu zapamiętać, zakodować to sobie. Taki skoczek na F4 to jest fantastycznym. Było, byłby fantastyczną figurą, tylko pamiętajmy, że nie zawsze jest tak łatwo tutaj na F4 wskoczyć po G5 może. Mieć już odwrotkę, jeśli chodzi o tę figurę. Skoczek, goniec na D7 i H4. No właśnie, H4 wyczekujące. Tutaj zobaczcie, że białe dominują, nie śpieszą się jak to zwykle u Mistrza Świata bywa. a Kiedy będzie okazja, to uderzy. Goniec na A4. Wieża wróciła. Wybicie, wybicie. I skoczek zagrał na C6. Wydawałoby się, że czarne już pozbyły się tego takiego paskudnego gońca, który strzelał w swoje piony, i stanęły skoczkiem. Bardzo słusznie zresztą są atakowane dwa pionki. Lecz w jednym posunięciu absolutnie to bronimy i wszystko się trzyma. Ale czarne decydują się na G5. Ostre zagranie, nie ma na co czekać. E, oczywiście, wybicie, wybicie, moi drodzy, i od razu F4. Fajny łańcuch pionów tutaj powstał. Przede wszystkim, jak będzie wybicie, to skoczek tutaj wskakuje na F4 z bardzo dobrą pozycją. Go, y, król zagrał na G7. Oczywista rzecz: tutaj figura chce iść na wolną linię. Król F2 od razu czmycha, wieża H8, moi drodzy, i pionek wziął na G5. No dobra, powiedzmy tak, te zdwojone pionki są. Teoretycznie zawsze do wzięcia, nie zawsze, są, są, są dosyć prosto, można je zaatakować, no czy je uda się zbić to ciężka sprawa, zawsze wszystko zależy od pozycji. No i tutaj wieża zagrała na H2, no wiadomo, czarne decydują się na starte piona, żeby tutaj gryźć króla. Moi drodzy, i w tym momencie Magnus Carlsen zagrał takie nieco chyba niedokładne posunięcie. Mianowicie hetmanem na F3. No, dlaczego niedokładne? E, za chwilę sobie to powiemy, e, ale jak można byłoby zagrać inaczej? Otóż, takie dosyć trudne zagranie, e, no trzeba mieć, że tak powiem, nerwy ze stali, żeby taki ruch zagrać. Mianowicie król na G1 byłby bardzo dobrym ruchem. Dlaczego? Już tłumaczę. Jeżeli Hetman na H8, to zobaczcie, tu się robią niezłe dymy. To świetnie wskakujemy skoczkiem. niektórzy się łapią pewnie za głowę o co chodzi. Przecież skoczek tu odkrywa króla, król ma problemy. Absolutnie nie, moi drodzy. Ten skoczek broni bardzo kluczowe, ważne pola. I po wieży na przykład, na H1 uciekamy sobie królem. Hetman nas atakuje i król na F3. Okazuje się, że król na F3 jest totalnie bezpieczny. Totalnie bezpieczny, a tutaj zostanie zaraz zredukowana jakaś ciężka figura, i jest po sprawie partia. Powinna być gładko wygrana dla białych skoczek. Przypominam, bardzo ważne pola broni. Dokładnie tutaj nie ma jak do króla się dobrać. A trzeba pilnować pionka D4, bo skoczek broni, i tak dalej. Moi drodzy, no cóż, w partii zostało zagrane Hetmanem. Hetman za zagrał na F3. I dlaczego ten ruch jest niedokładny? Mianowicie dlatego, że skoczek tutaj wybił na D4, chociaż to też nie jest dokładne posunięcie. No właśnie, pokażmy sobie, jak czarne mogłyby tu nieźle zamieszać i jeszcze popróbować powalczyć o no, zwycięstwo lub remis. F4 byłby takim fajnym ruchem, który powoduje otwarcie tutaj Hetmana i na przykład po wybiciu Hetmanem, żeby bronić pionka, Hetman mógłby zagrać na H3 już z konkretnym zagraniem. I okazuje się, że taki ruch jest, no niezbyt dobry: raz, że wchodzi skoczek, a raz, że wchodzi wieża. No, ale po na przykład takim zagraniu wymiana Hetmanów i Skoczek bije na D4. No, ta pozycja no troszeczkę lepsza białych, ale tu czarne mają szansę zamieszać mimo wszystko. Próbować zbijać słabe pionki i walczyć przede wszystkim o remis. Ta, już, ta, ta przewaga już nie jest taka ogromna jak wcześniej byłaby. Moi drodzy, po Hetman F3 skoczek wybił na D4 i tutaj Hetman po prostu wziął piona, skoczek wrócił i E6 jak najbardziej zasłaniamy przede wszystkim tutaj diagonale i grozimy wymianą Hetmanów. Hetman zagrał na D8 i Magnus Carlsen dał szacha, bardzo sprytnie pionek tutaj wjechał, wieża D8 no i trzeba grać proste szachy, bronimy piona, jak nam atakują to bronimy, zauważcie, że wieże bardzo się koncentrowały na pionku B7 i dopiero teraz jest jakaś szansa zbicie, zbicie tego pionka, skoczek na E5 moi drodzy, wieża B7 zostało zagrane król na G6 i wieża C7 ja przypomnę tylko, że tutaj panowie mieli bardzo mało czasu, więc te ruchy na pewno już nie są super dokładne, ale no, w tej pozycji Wesley liso. Poddał, poddał partię i słusznie. No, czy wiecie, na najwyższym poziomie tutaj naprawdę nie ma co grać. Ale nie widać nawet jeden szach to królić do góry, drugi szach królić do góry. Król jest bezpieczny w końcówce. Tu, tutaj już grozi na przykład taki ruch wieża C8 lub C6 wieża C8. No i robił się ogromne problemy. Redukcja figur, pionki bardzo zaawansowane. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.